Państwa zobaczą, jak tutaj ten facet chce wykręcić, wyjechać. Wszystko jest, proszę Państwa, stare tutaj w tej Warszawie tak naprawdę. Tak jak jedziemy z tego teatru na Madalińskiego 10 na 16. Wszystko stare, rury, oboż. Ameryki jeszcze nie było, a to już było. Stare myślenie, stary sposób myślenia. No to wiecie Państwo, ludzie to nie ma dziadka, nie ma babci, tutaj nie jest Anglo-Ameryka, Białystok to nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma prawych, prawych prawosławnych nie ma i tu żyją tak 40-50 lat, czyli że bardzo krótko i taka dziadówka mówi, proszę Państwa, gdzieś w centrum Warszawy, tutaj będziesz musiała stać całą minutę 1 sierpnia o 17. No mówi tak, że starzy ludzie to tak mają. Coś takie, nie wiadomo o czym mówię, a gdzieś tam może o jakiejś tam swojej babce czy dziadku, którzy umarli, no bo przecież dawno nie ma już. Także proszę Państwa, trzeba ludziom pomagać, trzeba z nimi współpracować. A nigdy miała 150 lat. W Ameryce, jak to pokazali w telewizji z tego czasu, Amerykanka, 105-latka skończyła studia, bo jej wnuczka i cała rodzina po studiach, to dlaczego by ona miała nie być? Także no... Bądźmy takimi indywidualistami, a nie komunistycznymi, takimi ciołkami z katolickiej wsi na płocie.